16 listopada w liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Ostrobramskiej odbyły się uroczystości pogrzebowe księdza Bronisława Baranowskiego, kanonika honorowego Lwowskiej Kapituły Metropolitalnej, wieloletniego spowiednika Lwowa, ucznia, a później najbliższego współpracownika księdza Henryka Pawła Mosinga. Mszy świętej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki, metropolita lwowski, w koncelebrze z biskupem diecezji charkowsko-zaporowskiej Pawłem Honczarukiem, biskupami pomocniczymi archidiecezji lwowskiej Leonem Małym i Edwardem Kawą, emerytowanym biskupem Marianem Buczkiem oraz licznie zgromadzonymi kapłanami i wiernymi. Po mszy świętej odczytano listy kondolencyjne od prezydenta Rzeczypospolitej Polski Andrzeja Dudy i prezydenta miasta Lwowa Andrija Sadowoła. Obrzęd pożegnania ciała zmarłego księdza Bronisława dokonał biskup Paweł Honczaruk, a obrzędu pochówku na cmentarzu dokonał biskup Edward Kawa. Liczne rzesze wiernych i osób konsekrowanych różnych obrządków przybyły, aby pożegnać księdza Bronisława, aby złożyć hołd wdzięczności za lata jego cichej posługi pasterza, spowiednika, ojca duchownego. Ojciec Baranowski pozostawił głęboki ślad w życiu wielu ludzi. Doczesne szczątki więźnia i męczennika konfesjonału pochowano na cmentarzu Łyczakowskim, obok jego duchowego mistrza, księdza Henryka Pawła Mosinga. Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, albowiem życie Twoich wiernych, o Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wydana. Skierował list do obecnych na tej uroczystości. Warszawa, 16 listopada 2023 roku. Uczestnicy uroczystości pogrzebowych księdza Bronisława Baranowskiego we Lwowie. Ekscelencje, wszyscy czcigodni zgromadzeni, drodzy rodacy, szanowni państwo. Ze smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci księdza Bronisława Baranowskiego. W ostatnich latach jego choroby i życia. Pożegnajmy zmarłego księdza Bronisława. Przez całe życie pracował i cierpiał z Chrystusem.